Tobiasz Bocheński, europoseł, elekt, Prawo i Sprawiedliwość, podglądam, zmierza już uśmiechnięty w różowej koszuli, czyli będziemy zgrani, jeśli chodzi o kolorystykę dzisiaj w naszym programie. Dzień dobry, panie pośle, zapraszam pana bardzo serdecznie, tak jest. Proszę sobie wygodnie usiąść, zamknąć drzwi i zapiąć pasy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan będzie zapinał pasy, a ja powiem, od czego zaczniemy naszą rozmowę, jeśli pan pozwoli, bo zakładam, chociaż nie wiem, nie mam takiej pewności, że oglądał pan wczoraj chociaż trochę to, co działo się na stadionach i jak wyglądał mecz Polaków. Oglądał pan? Oglądałem. I jakie wrażenia? Bo dzisiaj prasa tak próbuje przekonywać i eksperci, że ja nie jestem ekspertem, jestem zapalonym kibicem i to zawsze zniekształca obraz rzeczywistości, ale no, moim zdaniem to nie był dobry mecz. Ja nie miałem żadnych oczekiwań, bo byłem zrażony ostatnimi występami reprezentacji. Uważam, że było lepiej niż można było się spodziewać. Bo walczyli. Walczyli, ale nie przez całe spotkanie. Poza tym wydaje mi się, że i tu się zgadzam z Kumanem, który skomentował ten mecz. Należało nam się zwycięstwo. Oni oddali 20 strzałów, ponad 20 w kierunku polskiej bramki. Kilka naprawdę fantastycznych okazji po prostu snajperzy Oranie zmarnowali. I ten wyrok mógł być znacznie wyższy i tylko szczęściu zawdzięczamy to, że nie skończyło się, nie wiem, 4-1. To prawda. Znaczy potrafili przejść naszą obronę na różne sposoby i to martwi, ale jednocześnie no my strzeliliśmy pierwszą bramkę, co było, chyba wszyscy byli zaskoczeni. Myślę na kontynencie, którzy to oglądali, bo się nie spodziewali, że taki będzie obrót spraw. No ale był zapał do tej gry. To, co było smutne w występach reprezentacji, to, że poddawali się. Zaczynali przegrywać albo widzieli dominację przeciwnika i się poddawali. Nie było tego morale, a tutaj było. I to było krzepiące. Chociaż porównując z Serbami, że tak powiem, no to gorzej wypadliśmy. Ja mam wrażenie, że na każdej pozycji nasi zawodnicy ustępowali technicznie i to jest problem. Te ambicje były różnie rozłożone. Oczywiście było kilka odkryć, ale to na inną rozmowę. Przejdźmy na pana boisko. I wydaje mi się, że najciekawsza rzecz, jaka się wydarzyła, to tak naprawdę po serii wyborczych kampanii wydawało się, że teraz będzie taki czas na realpolitik, że zajmiemy się tym, co w polityce jest najważniejsze, czyli naprawianiem świata, a tymczasem mam wrażenie, że już wystartowała kolejna kampania wyborcza, znacznie wcześniej niż można było się spodziewać, mianowicie do wyborów prezydenckich przyszłorocznych. O, ja mam nadzieję, panie redaktorze, że to jest tak, że po tych zawirowaniach, jakie zawsze wybory wprowadzają, teraz pojawiła się chwilowo taka giełda nazwisk, ale że to wszystko przycichnie i że to będzie ostatni kwartał tego roku, kiedy będziemy dużo o tym mówili, a teraz faktycznie skoncentrujemy się troszeczkę na innych sprawach, na tym, co pan nazwał realpolitik. Jarosław Kaczyński ogłosił w piątek, że lista kandydatów PiS jest już gotowa. Co więcej, dał jasno do zrozumienia, że na tej liście nie ma pana Mateusza Morawieckiego, bo stwierdził, że nie jest to idealny, zdaniem prezesa, kandydat. No i jakby ja rozumiem z tej wypowiedzi, że najistotniejsze w wyborach prezydenckich to oczywiście kwalifikacje każdej osoby, która kandyduje, i oby były jak najwyższe, a oprócz tego, bo to za mało samo w sobie, no musi być realna szansa na zwycięstwo. I tutaj z tej wypowiedzi całej, jak i słuchałem premiera Kaczyńskiego, to pozostaje kwestia tak z drugiej tury, czyli starcia najprawdopodobniej kandydata Koalicji Obywatelskiej z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. No i tutaj różne sondaże, które były publikowane i w Onecie, i w innych mediach, pokazują, że pan premier Morawiecki miałby prawdopodobnie duże trudności z ewentualnym kandydatem, niezależnie którym, ze strony dzisiaj rządzącej. Zatem myślę, że to jest podstawą tej wypowiedzi premiera Kaczyńskiego. I ta wypowiedź, chyba pan się zgodzi z taką interpretacją, przekreśla de facto wysunięcie tej kandydatury jako kandydatury Prawa i Sprawiedliwości, bo nie znaczy, o tym też raz porozmawiamy, że pan Morawiecki mógłby zdecydować się na, chyba powiedzmy prosto, zdecydować się na inny wariant, ale przekreśla czy nie przekreśla? No, ja myślę, że w polityce nie ma nigdy stuprocentowej pewności, dopóki coś się nie wydarzy, ale z wysokim prawdopodobieństwem można powiedzieć, że rozważane przez kierownictwo partii są inne kandydatury. Jasne, w tym pańską.
Możliwe, ale tego nie wiem, bo jakby nie jestem konsultowany w tej sprawie. Ale ostatnio pana nazwisko jest dosyć często wymieniane, po całkiem niezłym wyniku, 96 tysięcy głosów zdobył pan w wyborach. Czy byłby pan gotowy w ogóle stanąć w jakieś szranki, nawet w tych przedbiegach do kandydowania na najwyższy urząd w państwie? Znaczy, jeżeli liderzy Prawa i Sprawiedliwości by wysunęli taką propozycję, to ja bym się od niej nie uchylał, dlatego, że no, nie dlatego jestem politykiem, żeby uciekać od zadań, ale na razie nikt ze mną w ten sposób nie rozmawiał, więc mi jest bardzo miło z powodu tych wszystkich spekulacji, które się pojawiają od jakiegoś czasu, bo jestem politykiem niewątpliwie nowego pokolenia. No, może z punktu widzenia Gen Z jestem już trochę dziadersem, bo mam 37 lat, no, ale z punktu widzenia polskiej polityki to jednak jestem tym najmłodszym pokoleniem. Także no, jest mi z tego powodu miło, ale to są na razie wszystko hipotezy. Jeśli pan jest dziadersem, to zastanawiam się... Z punktu widzenia Gen Z. To zastanawiam się, kim ja jestem. Nie, no, pan redaktor razem ze mną na pokładzie. No raczej nie. Ale przejdźmy dalej, bo w ogóle w Prawie i Sprawiedliwości chyba jest teraz taka tendencja do poszukiwania, tak jak to miało miejsce no, 10 lat temu, takiego nieoczywistego kandydata, którego można, jak kiedyś chyba pan Mastalerek powiedział, ulepić. To niezbyt pewnie eleganckie określenie, ale de facto tak się robi politykę. I tu pojawia się nazwisko pana Waldemara Budy. Pojawia się też nazwisko kandydata potencjalnego prezydenta Stalowej Woli, Lucjusza Nadbereźnego. Myśli pan, że rzeczywiście to gdzieś właśnie w takich obszarach będą poszukiwania, bardziej niż tych takich, nie chcę powiedzieć zgranych, tak, ale już wypróbowanych, przetartych w bojach polityków, którzy w tej no, drugiej turze, co pokazują sondaże, chociażby Super Expressu, z kandydatem potencjalnym, czyli panem Trzaskowskim, no nie mają wielkich szans. Możliwe, dlatego że te wybory, niezależnie o której liście partyjnej, parlamentarne, przepraszam, europarlamentarne, pokazały, że wyborcy często nie głosowali na osoby z pierwszych miejsc, tylko szukali swoich kandydatów gdzieś głębiej i to jest, są różne przypadki. To są przypadki z Prawa i Sprawiedliwości, to są przypadki z Koalicji Obywatelskiej z Warszawy, na przykład wynik pana Szczerby czy pani Kasi Kupichowicz. Więc to pokazuje, że poszukują no, pewnej nowości, odświeżenia w polityce, więc poszukiwanie młodych kandydatów sprawdzonych to jest, myślę, jeden z prawdopodobnych kierunków, które należy rozważać. I to też Bocheński byłby jednym z takich potencjalnych. Istnieje taka możliwość hipotetyczna, ale tak jak sam pan redaktor powiedział, to jest w tym momencie giełda, żeby wybrać kandydata na prezydenta, to trzeba przeprowadzić badania, trzeba... Panie pośle, pan Kaczyński powiedział, że lista już jest. No mówi to, pan, ale to ja, uważnie, ale pana, proszę wziąć, ja jestem skromnym, szeregowym europosłem, nie jestem a członkiem pan, że władz. A największą karierę w tej partii robi skromny, szeregowy poseł. Tak, to jest to prawda. Na naszej formacji to nie ujmuje to określenie skromny, szeregowy poseł, ale ja nie jestem we władzach Prawa i Sprawiedliwości, więc ja nie biorę udziału w tych posiedzeniach, które na ten temat debatują, tych zespołów czy tych gremiów. Więc trudno mi powiedzieć, ale... Wspomniał pan o nieoczywistych rozstrzygnięciach. Ale proszę zwrócić uwagę tylko, że pan prezydent Trzaskowski też był takim kandydatem. W momencie, w którym został zgłoszony po pani Kidawie Błońskiej... Też nie takim był, jak ja. Nie był... Takim nie, jak ja. Takim jak Lucjusz Nadbereźny na przykład, tak? Mm-hmm. Nie był aż tak znanym politykiem. Był znanym, bo był prezydentem Warszawy, ale nie aż tak znanym. I był tą młodością i był tym wprowadzeniem i to sprawiło, że on wszedł powiedział do pan, pierwszego że, szeregu Powiedział polityków. Pan, że w tych eurowyborach ciekawą obserwacją jest to, że z tych dalszych z dalszych miejsc na listach partie bardzo często wprowadzały skuteczniej swoich ludzi do Europarlamentu niż jedynki czy dwójki. I pełna zgoda. Pytanie, dlaczego Jarosław Kaczyński źle w takim razie ułożył listy. Spektakularna na przykład porażka Jacka Kurskiego w Warszawie, który bardzo dzielnie walczył. Z drugiej strony bardzo sprytnie pan premier Mateusz Morawiecki swoich ludzi poukładał na takich bardziej ukrytych, przyczajonych pozycjach, z których oni potem dostali się do Europarlamentu, przeskakując jedynki i dwójki, czyli tych takich żelaznych kandydatów. Te listy po prostu z perspektywy nowogrodzkiej były słabo ułożone. Nie, uważam odwrotnie właśnie, że były dobrze ułożone, bo żeby lista
dobrze pracowała, jak mówią politycy, to musi być na niej konkurencja po to, aby każda osoba, niezależnie czy jest na jedynce, czy na czwórce, czy na trójce, zabiegała o głosy wyborców i ciężko pracowała. Zatem były tak stworzone, że nikt nie przychodził i nie mówił, o, jestem numerem jeden, więc nic nie muszę robić, tylko wszyscy musieli ze sobą konkurować i zabiegać o głosy wyborców. Więc moim zdaniem były dobrze ułożone, a po drugie... No, Anna Fotyga wszyscy... na przykład chyba przespała, mając w tyle głowy, że jest jedynką, to już wystarczy. No, nie obserwowałem jej akurat kampanii z bliska, ale pamiętajmy, że listy akceptują wszyscy, zarówno to nie jest tak, że premier Kaczyński podpisuje i koniec, pan premier Morawiecki też je akceptował razem z wszystkimi członkami tam kierownictwa partii i wzięli za nie wspólną odpowiedzialność. Także tutaj patrzę na to pozytywnie, ale bardziej się koncentruję na tym akcencie świadomego wyboru, że Polacy nie są już tak bardzo przywiązani do samych logotypów partyjnych, czy tam marek partyjnych, tylko nawet w obrębie pewnych formacji mają swoje upodobania i lider partyjny, czy kierownictwo partii, niezależnie jak układa te listy, to i tak musi brać pod uwagę to, że wola ludu jest silniejsza i potrafi wprowadzić nawet kogoś z niskiego miejsca do Europarlamentu. Pamiętajmy, że w wyborach do Europarlamentu trudniej jest kogoś przeskoczyć niż w wyborach parlamentarnych. To jest ta specyfika, ponieważ to są większe okręgi. Panie pośle, przejdźmy jeszcze do przyszłości, czyli wyborów prezydenckich. Tu pan skręca, no dobrze. Mianowicie, pewnie pan słyszał o takim wewnętrznym sondażu w Prawie i Sprawiedliwości, który pokazuje co innego niż to, co mówi pan Jarosław Kaczyński. To znaczy, że największe szanse, bo około 50% ma Mateusz Morawiecki, dopiero 30%, czyli istotnie mniej, pani Beata Szydło. Jeśli pan Morawiecki, i to jest moje pytanie, nie będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, to nie obawia się pan, że w sojuszu z prezydentem, który ma też swoją ocenę tego, co się stało chociażby z jego kandydatem, panem Kolarskim, no może zbudować jakąś alternatywę po prawej stronie sceny politycznej i taki samodzielny start nawet pana Mateusza Morawieckiego w wyborach prezydenckich, nawet jeśli by nie wygrał w drugiej turze, bo pokazują to sondaże, że pewnie nie wygra, jeśli by się zmierzył z panem Trzaskowskim, ale to pozwoli mu, da mu punkt wyjścia do zbudowania nowej formacji właśnie w oparciu o dzisiejszy obóz prezydencki. No nie wyobrażam sobie tego z wielu powodów. Po pierwsze, pan premier Morawiecki zawdzięcza wszystko premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i Prawu i Sprawiedliwości. Naprawdę wszystko? No w polityce wszystko, no więc wprowadzenie, zrobienie takiego wariantu, że on dokonuje rozłamu na prawicy pierwszy raz po naprawdę dekadach. Do 2005 roku. Tak jest. No to jest scenariusz niewyobrażalny i myślę, że to jest political fiction, bo to by nie mogło cieszyć się. Takie scenariusze się, panie pośle, realizowały. Ja zgadzam się, ale doświadczenie pokazuje, że ci wszyscy, którzy próbowali w ten sposób działać, ostatecznie w skrusze wracali do premiera Kaczyńskiego. I myślę, że zresztą lojalność jest cnotą człowieka wolnego. To niewolnik nie ma wyboru, a człowiek wolny może mówić o lojalności, bo sam się decyduje. W polityce jedyną cnotą jest chyba skuteczność, tak mi się wydaje. No mam nadzieję, że ich jest więcej, ale w taki wariant to też jest zagranie wabank i zagranie na kandydata jednak Koalicji Obywatelskiej, dlatego że wówczas głosy prawicy by się podzieliły i żaden z kandydatów prawicowych by nie był. A jak pan interpretuje, jeszcze wracając do kandydatury pana Kolarskiego z Wielkopolski, zresztą długo czekał na wskazanie okręgu, z którego będzie jedynką, na co bardzo nalegał jego przyjaciel jeszcze z czasów harcerstwa, pan prezydent Andrzej Duda. Dlaczego ten wynik pana Kolarskiego jest, no mówiąc wprost, bardzo słaby? Tutaj czegoś ja nie przyglądałem się kampanii pana Kolarskiego z tak bliska. Niewątpliwie miał trudnych konkurentów. Ale wie pan, że pan prezydent kilkakrotnie odwiedzał go osobiście, by wesprzeć tą kandydaturę. Bardzo mu na tym zależało. Tak, ale ja nie wierzę w tego rodzaju poparcia. To znaczy, uważam, że to jest cechą lat 90. To miało duże znaczenie w wyborach czerwcowych, kiedy wszyscy kandydaci z listy Solidarności mieli na przykład zdjęcie albo poparcie Lecha Wałęsy. Nie powie mi pan, że dzisiaj każdy, kto chce być kimś istotnym w PiS-ie, nie marzy o zdjęciu
z szeregowym posłem. No. Myślę, że na pewno masz, no. Ale to nie oznacza, że to ma nie to przełożenie. Do lamusa. Ale to nie masz takiego, to wszystkie wybory pokazują, to nie masz takiego przełożenia. No przecież to samo jest we wszystkich partiach. No, Aleksander Kwaśniewski, weźmy przykład, dawał poparcia politykom lewicy, pani Biejat w wyborach samorządowych, bardzo jasne. To się nie przekładało na wyniki. Myślę, że tu już wyborcy patrzą na nas jako jednostki, które czymś sobie są w stanie zasłużyć, albo zaimponować, albo zrobić coś dobrego i pod tym kątem jesteśmy ocenieni, a nie przez to, czy ktoś udziela poparcia, czy dobrze mówi. To, że ktoś dobrze mówi o polityku, czy to z Prawa i Sprawiedliwości mówi premier Kaczyński, czy Andrzej Duda, czy na przykład w Koalicji Obywatelskiej o kimś dobrze mówi Donald Tusk, to jeszcze nie oznacza, że to się przekłada na dodatkowe poparcie. Myślę, że to już te czasy minęły. Ale w PiSie podobno pojawiło się coś takiego jak taki miernik Kolarskiego. Ma to być taki wskaźnik pokazujący realną popularność i siłę polityczną pana prezydenta. No to słaby ten miernik. Ale pamiętajmy, że pan Kolarski miał bardzo trudne zadanie jeszcze z jednego powodu, ponieważ on... Bo z takiego powodu, że Jarosław Kaczyński zabronił działaczom w Wielkopolsce organizować wiecy, spotkań z panem Kolarskim. No krótko mówiąc, starał się go wyciąć. O tym nie słyszałem, ale myślę, że miał trudne zadanie, dlatego że tak jak pan redaktor, jak politycy w Warszawie, jak osoby, które się blisko interesują polityką, znają pana ministra Kolarskiego i to dobrze, z licznych wypowiedzi i wystąpień i reprezentowania stanowisk pałacu, tak też... No to nie jest jeszcze rozpoznawalność, która przekłada się na głosy wyborców w miasteczkach, gminach czy na wsiach i trzeba w tak krótkiej kampanii wyborczej zdobycie tej rozpoznawalności, przekonanie do siebie wyborców było bardzo, bardzo trudnym zadaniem, za to pani minister Maląg, która weszła, no, cieszy się bardzo dużą rozpoznawalnością budowaną już przez kilka lat. Zatem wyborcy zagłosowali na osobę, którą dobrze znali. Dobrze, panie pośle, to tu sobie zawrócimy i wykorzystamy tą zawrotkę też do zmiany troszeczkę tylko tematu. Mianowicie zastanawiam się, jak pan odbiera i jakie tu mogą być konsekwencje polityczne w wyniku Konfederacji, która stała się, no, w tym momencie jest trzecią siłą na polskiej scenie politycznej. No... Jest lęk i strach w Zjednoczonej Prawicy, która nie jest zjednoczona z Konfederacją. Pamiętajmy, że przepływy wyborców pomiędzy Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością praktycznie nie następują. To, gdzie są przepływy, to między Trzecią Drogą a Konfederacją. Stąd wynik Trzeciej Drogi. Pan Mentzen po wyborach parlamentarnych wielokrotnie mówił publicznie, że liderzy Konfederacji zamierzają przemyśleć sposób funkcjonowania partii i sposób układania list. I prawdopodobnie to nastąpiło. Jednocześnie zostały zebrane przez nich pewne dodatkowe głosy związane z tym, że Konfederacja jest jedyną partią, która nigdy nie rządziła w Polsce, więc łatwo im wszystkich krytykować pozostałych i mówić, że PiS, PO jedno zło, tak? Jak to jest hasłem, ale... No właśnie, a teraz okazuje się, że to nie jedno zło i okazuje się, że nawet Jarosław Kaczyński dostrzegł to zagrożenie i już nie wszystkiemu w Polsce winny jest Tusk, ale w ostatnim tygodniu, który za nami, pojawiły się mocne słowa krytyki ze strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości w kierunku liderów formacji numer 3 w Polsce. Jest to moim zdaniem dowód, może nie lęku, ale wyraźny sygnał, musimy jakoś tę sytuację opanować. To PiS miał być zawsze absolutnym hegemonem i jedyną siłą po prawej stronie polskiej sceny politycznej. A tymczasem bardzo silnie umacnia się, bardzo wyraźnie wzmacnia się formacja, która jest jeszcze bardziej przesunięta w prawo. No tak, no znaczy jak popatrzymy na przełożenie wyników eurowyborów na polski parlament, to okazało się, że nikt nie byłby w stanie rządzić bez Konfederacji. I czy to Donald Tusk musiałby dobierać Konfederację do rządzenia, żeby mieć większość w ogóle w parlamencie. Także my nie patrzymy na to jako na dobre zjawisko. Ja zresztą mnie spotkał ostatnio ten hejt w internecie, ponieważ powiedziałem, że zapytano mnie w jednym wywiadzie, co będę robił, jak spotkam Grzegorza Brauna w europarlamencie. Ja powiedziałem, że będę go mijał szerokim łukiem. Ale to nie jest cały mój stosunek do Konfederacji, tylko do tego człowieka. No ale jednak on jest na listach Konfederacji. Także jest to pewien problem na prawicy, ale jednocześnie tylko, że dopowiem, musimy szanować werdykt wyborców, bo
100 tysięcy ponad ludzi na niego zagłosowało, nie możemy mówić, że to są gorsze głosy czy złe głosy. A jak pan będzie spotykał pana Daniela Obajtka, który troszeczkę mam wrażenie... świetny wynik zrobił zresztą jako jedynka w Rzeszowie, no ale wymknął się organom ścigania, tak można powiedzieć. Chciałby pan siedzieć gdzieś tam blisko w Parlamencie Europejskim, waszego lidera w tym momencie z bastionu PiSu na południowym wschodzie Polski? Nie przesadzałbym z tym określeniem, że wymknął się organom ścigania, po prostu nieumiejętnie dostarczono mu wezwanie jako świadkowi. No to każdy z nas może być świadkiem w jakiejś sprawie. Sam byłem świadkiem, może być wypadek na ulicy i możemy zostać wezwani. No ale nie stawił się przed komisję śledczą, no tylko było, panie pośle, no już jest no, ale, po wyborach. No zgoda, ale no proszę zobaczyć. No ale to, czy to nie jest bulwersujące, że numer 5 na liście Koalicji Obywatelskiej przesłuchuje numer 1 na liście Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia w tej sprawie? No to był pewien show polityczny. Teraz już z racji wygaśnięcia mandatów chciałby poselskich... Chciałby pasić koło pana Daniela Obajtka w Ławach? No, nie przeszkadzałoby mi to. Nie znam go. Z panem Wójcikiem i z panem... Wąsikiem, tak? Przepraszam, z panem Wąsikiem i Kamińskim. No, byłem z nimi na jednych listach. Ja szanuję ministra Kamińskiego. Donald Tusk mówi, że to były listy gończe. No tak, no ale Donald Tusk specjalnie podgrzewa atmosferę polityczną, bo chciał mobilizować swój silny elektorat. Mnie te słowa Donalda Tuska głęboko obrażają, bo przepraszam, byłem numerem 2 w Warszawie na tych listach i ja nie mam ani jednego punktu karnego, więc sobie wypraszam. Ja też nie. Także sobie wypraszam takie stwierdzenia Donalda Tuska. One tylko szkodzą polskiej debacie publicznej. Jest jeszcze jeden element tej układanki. Myśli pan, że to jest koniec trzeciej drogi? Bo szczególnie takie sygnały wysyłają liderzy PSL-u. Pan Marek Sawicki tutaj chyba jest takim wiodącym przeciwnikiem kontynuowania, tak się przynajmniej wydaje, w tej formule przynajmniej, pomysłu pod hasłem trzecia droga. No myślę, że mają bardzo poważny problem. Mają bardzo poważny problem, dlatego że trzecia droga miała być połączeniem zarówno PSL-u, jak i Polski 2050 Szymona Hołowni i każdy coś miał wnieść w postaci głosów, żeby zwiększać siłę tej formacji. I okazuje się, że PSL ma tę siłę w swoich strukturach powiatowych i lokalnych, no a w miastach Koalicja Obywatelska zjadła Szymona Hołownię. I to jest efekt licznych błędów politycznych, które on popełnił w ostatnim czasie. Pan marszałek Hołownia. Pan marszałek Hołownia, tak. No, nie wystarczy. A jaki jest grzech główny? Myślę, że to pokazuje, że on jeszcze nie jest doświadczonym politykiem. No weźmy taki przykład. Niewystawienie kandydatki na prezydenta Warszawy. Szymon Hołownia nie ma ani jednego radnego w mieście stołecznym. No to jest niepojęte. To sam dobrowolnie zrzekł się wpływu na politykę samorządową w stolicy Polski. Jak można było to na przykład dokonać takiego błędu? Uzyskał jedynie wiceprezydent, którą i tak by uzyskał, gdyby wystawił. Co więcej, swojego człowieka odbudowania formacji wysłał do Europarlamentu. Czyli Michała Kobosko wysłał do Europarlamentu i dzisiaj kim on będzie lepił na nowo tą formację. To jest ciekawe. Także myślę, że dwie partie, które naprawdę mają powody do zmartwienia, to jest Lewica i trzecia droga w tym momencie. A Lewicy przyjrzymy się za moment. My się już powoli żegnamy. Bardzo dziękuję, panie pośle, za spotkanie. Również dziękuję. Mamy serdecznie. Mamy już miejsce pod elektrownią i rozpoznaję pan tą panią. Tak jest już. Z eleganckiej zieleni. Zgadza się. Mieliśmy nawet okazję zamienić kilka słów rano. Tak, więc Tobiasz Bocheński. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.